Dzień, dobry, wieczór. Jesteśmy ponownie Starki i widzimy się już drugi raz w Archvale. A, i w sumie na wstępie mogę wam powiedzieć tyle. Jak widzicie, wróciliśmy do pierwszej wioski. Stworzyłem sobie nową rzecz, jaką jest topór do rzucania żelazny, bo patrzcie, ta prędkość 3.6 lepsza niż wszystko, co mamy. No poza Tomb of Flame. Zasięgowe. No i obrażenia, jak tutaj pokazałem, przed tym 44. Zasięg też 150, dosyć niezły. Żeby nie było, nie jest nic takiego super wyjątkowego, ale stwierdziłem, że skoro mamy Arubendera, no to może warto będzie spróbować. No i przy okazji tak jeszcze tylko pokażę, patrzcie, jakie są tutaj rzeczy. Mój łuk jest prawie taki sam jak tamto, tylko trochę mniejszy zasięg. No widzicie, nowe rzeczy, nowe nożyki. Magicznych rzeczy niestety nie ma, są co prawda inne do wykrawcenia, ale potrzeba Fabul Sceptera, którego nie mam, nie wiem jak zdobyć. Ale tak. I przy okazji, no, jak mamy tego toporka, możemy iść na eksplorację dalej. Tak, nic nowego się nie pojawia, ciągle te same dialogi. Więc, no, w sumie nawet nie wiem, po co tutaj łażę jeszcze. Po prostu bierzmy to wszystko, co mamy i ruszajmy. Żeby nie było poza nagraniem, dosłownie nic nie robiłem. Jedynym wyjątkiem jest właśnie powrót tutaj i wykrawcenie toporka. Więc, no, zobaczymy dzisiaj, jak się sprawdza i wielkie gluty. Okej. Okay. Nie wiem, czy to się naprowadza, czy nie, ale widać, że ci wrogowie co nie mają szans najmniejszych z taką potęgą. No, dzisiaj chyba pora wyjść właśnie już na groźniejsze lokacje. Iść dalej niż tylko tutaj. Bo, no nie ukrywając, można by niby tak się tutaj... Można tu niby tak siedzieć. No, i się leksować swoim potęgą nowych rzeczy, ale no, po co? Lepiej po prostu pozwiedzać dokładniej różne zakamarki, a potem wyruszyć większym wyzwaniom, które mam nadzieję nastąpią, bo jednak no, po prostu tak, no, łazić i pokrywać wszystko bez problemu. Nie, dzięki, to nie dla mnie. Więc no, jesteśmy tu, teraz ostatnio byliśmy w dole, teraz idziemy do góry. Widać świeże muszle, więc jej. Oczywiście, że pozbieram, kto wie, może jeszcze będą potrzebne kiedyś. No tak, chyba się nie odnawiają te surowce, ale może mniej się wydawać. No i tak. Otrzymam w ogóle, nie wiem, w jaki sposób, po raz pierwszy, więc jej, już standard. Muszę przyznać, gra taką broń dystansową wydaje się być bardzo prosta, chociaż to może być też kwestia tego, że no, mamy trochę bonusów do nich. Ale tak. Zdecydowanie jest łatwiejsza niż walka czymś o krótszym zasięgu, chociaż nie ukrywam, w dalszym ciągu najbardziej chciałbym włócznie przez to, że ma popróbowanie na takie takie fajne, albo magię. To jest magia. I jak mówiłem, żeby nie było za nudno, będę tutaj używał różnych pizza rzeczy. A to jest tak, gwiazdka many, która nadal nie wiem jak działa, poza tym, że jakieś takie energie nam daje, chyba. I... No i to chyba tyle. Tak, jeszcze jedno, co mogę tutaj tak zobaczyć na szybko, to jest ten gościu. U niego można za 250 kupić właśnie te przypinki takie, które zwiększają obrażenia. Powiem szczerze, skoro i tak idziemy już tak na maksa, to on mógł mi wybrać jakieś tutaj rzeczy, tylko bacz, to wiesz, chyba tutaj, tak, tutaj. Tylko, no mówiąc szczerze, czy to ma sens? Skoro i tak nie wiem, jakie obrażenie najbardziej bym chciał. Mógłbym wziąć więcej tego. Chcę mieć jeszcze więcej tak maksymalnie, ale nie czuję potrzeby. Tak samo nie wiem, czy jest cokolwiek innego tutaj potrzebnego takiego, co teraz bym powinien. Teraz byłbym powinien kupić, wziąć, tak. Już się plączę, dopiero co zacząłem nagrywać, po prostu super. Pierwsze co, to po prostu płacimy pieniądze. Witam z powrotem, masz trochę złota, tak, oczywiście. Skrzynka tutaj co skrywa. A tylko też śmieci, które tutaj odłożyłem. Tak. Nic nowego, jak widać, nie możemy wykrawcić. Tutaj potrzeba jakichś rzeczy, których nawet nie mamy. A przydałoby się nawet, bo protection jakieś magiczne obrażenia, więc fajne. To jest jakaś flail, tego nadal potrzebujemy Rusty Flaila i Slime'a. Nie mamy Rusty Flaila. Co to jest? Flayed Body. No jest nawet co, akurat brakuje nam Irona. Żelaza. A póki co idziemy tutaj i... Co to za gościu? Aha. Dzieciaki takie jak ty nie powinny łazić poza miasto. Ale jeśli musisz, te bronie... Te dwie broni powinny zostać trochę wzmocnione, czym przydałoby się trochę nimi zająć. A, jestem kowalem od wielu lat, może nawet jednym z najlepszych. Za opłatą... Aha.
Mogę wzmocnić te słabe bronie. Okej, czyli drewniana włócznia. To jest 1. To jest 60, 2, 82 i 100 jest 60, 204, 82. Okej, jak zadziała na tym? Prędkość podskakuje. Na dół nie są to jakieś wielkie zmiany. Ta książka. A, też tylko trochę prędkości. Wiecie co, kuszące, ale nie. Nie. Zanim będę tak ulepszał czy coś, to jeszcze trochę czasu musi minąć. U niego coś można. Aha. Okej, no tylko mówi, żebyśmy przyszli, jak będziemy mieli skarby. Mamy co prawda jeden miedziany skarb, ale nie chcę mi się go do pisa oddawać. Więc, no, pójdziemy w takim stanie z takimi rzeczami, jakie mamy. I miejmy nadzieję, że dzisiaj naprawdę spotkamy coś takiego ciekawszego, jakieś wyzwania. Gra przyjemna, dlatego też widzicie drugi odcinek od razu, prawie że. Co? Okej, okay. Jest jakiś kamień, którego nie mogę przejść. Super. No super. No ale wracając teraz. Ale zanim to właśnie chciałem zobaczyć, co tutaj wyjdzie. A, nadal mówi to samo. Dokąd ja powinienem iść w sumie? No nie mam, żeby otworzyć tamto przejście. Tutaj raczej nikt też nic nie chce mi powiedzieć. Lokacje, według tego mam wyeksplorowane. Teraz tak de facto nie... Ja mam tam strzałkę. Strzałka tu zawsze była? Już nie kojarzę. Ale dobra. To są strzałki, a wcześniej ich nie było potencjalnie, to można chyba pójść jeszcze raz poszukać tego wszystkiego. Zobaczyć, dokąd to zmierza. Co to skrywa. No i zobaczymy. No mówiąc szczerze, na pewno nie kojarzę tego. Chociaż może tam strzałka była od razu. Chociaż wątpię, pewnie teraz się pojawiła. Jakiś czas temu byłem tyle ślepy, że nawet nie zauważyłem, że teraz trzeba tam wejść. Dobra, mniejsza z tym. Po prostu rzucajmy się kierami we wszystko, co się rusza i tak. Walczmy. W końcu my jesteśmy tutaj dzieciaki, bohatery. Po prostu tutaj bezpośrednio z bohaterem nie nazywałem tutaj raczej poszukiwaczem przygód tylko, więc... Tak. Pokonaliśmy tego królewskiego slajma, czy co tam było. Ciekawe, można było go całkowicie pominąć, więc to naprawdę ciekawa sprawa. Teraz tutaj, no... Jak to wejdziemy, to nadal nic nie będę w tym chyba zrobić. Po raz kolejny podkreślam, klucza nie mam. Przy okazji odnowimy, bo czemu nie? Zapomniałem, że tutaj jest wejście też. No idziemy i... A, potrzeba klucza, którego nie mam. Idę tutaj, ponownie. Pojawiają się przeciwnicy, falowi. Wielkie, o nie, i co ja tutaj teraz mam zrobić? No, takie po prostu... No. Walki, jak to tam zazwyczaj bywa w takich miejscach. Pokonaj wszystko, zanim będziesz mógł pójść dalej. Super. Tylko nadal nic tutaj nie ma. Pójdę gdzieś w bok. Tutaj. Pomieszczenie po raz kolejny, w którym... Prawda taka, że w sumie... Nic nie było za pierwszym razem, pewnie za drugim też nic nie będzie. Tym razem dali klucz. Ciekawe, bo za pierwszym tutaj byliśmy i klucza nie było. Trochę to dziwne. Co najważniejsze, gra w żaden sposób tego o tym nie informuje, że teraz miałoby być inaczej. Ale dobra. Wybaczę tutaj ten jeden raz. I okej, biłem za jeden, więc są naprawdę słabi. Na całe szczęście. A, tutaj biłem za 5. Klucz jest mocniejszy od szkieleta. Ciekawa sprawa. Tutaj co to jest? Nie wiem, czy to jakieś... oznaka, że trzeba się śpieszyć? Co? Nie rozumiem. Ja muszę coś sprawdzić.
A to po prostu jest odnowienie energii. Tak, to jest po prostu odnowienie energii na dasze. Okej, okay, już myślałem, że to jest jakieś wyzwanie na zasadzie zdobyć wszystkie w super krótkim czasie i wtedy ci się uda. Ale nie, na szczęście to były tylko odnawiajki energii. I dobra, mamy wrogów nowego typu, czarodziejów. Już nie tylko strzelcy. I ci z maczugami, są jeszcze szkielety magowie. No było się spodziewać w sumie, że tak będzie, ale... Mniejsza o to. Tak sobie poradzimy. I tak, jak mówiłem, żeby nie było za nudno, co? Weźmy inną broń. Wiem, że topór jest najmocniejszy. No to tak. Po prostu dla samej rozrywki zrobię. Teraz jedna miksturka. Kupujemy księgą. I tak po prostu mamy klucz. Podejrzane. A, i klucz pozwala otworzyć jeden z wielu drugim. Dobra, już rozumiem, o co tu będzie chodziło. To jest po prostu istny labirynt, pewnie ta lokacja i który klucz powinniśmy użyć gdzie, to jest takie trochę tajemnica. Którą jeśli mamy odkryć, to musimy samemu się zdecydować. Po prostu potwierdzić konkretnie. Później pewnie tego żałując wielce. Ale okej. Tu potrzeba złotego klucza i tam potrzeba tego srebrnego. Idziemy w miejsce, które nie wymaga klucza. Klucz, jeśli już będę miał gdzieś dać, to chyba dam do pierwszego miejsca, które zobaczymy. Klucza mnie. I oczywiście głupio wybiegam w strzały. Ale głównie dlatego, że no, nie ukrywając. I szczególnie widzi mi się klikanie tego shiftem. Jest po prostu umiejscowiony nie najlepiej, nie najgorzej, ale po prostu nie. Okej, miedziany skarb. Możemy to puścić. Czy cokolwiek tam jest, co jest spokojnie zamknięte. A tu jest jakiś taki wielki po prostu test umiejętności dashowania. Otrzymaliśmy obrażenia oczywiście. Wszystko przez tego shifta. Sam sobie shift no, jest umiejscowiony nie najprzyjemniej. Jak chcę dashować, to często... Aha, czyli trzeba na szybkość, okej. Po prostu niewygodnie mi się doszły. Hej, powiedzmy, mówiąc w świecie. Często potem są takie akcje, że wpadam w dziury czy coś. A proszę, znalazłem przejście naokoło. Oszukałem system, chyba. A nie, dobra, to jest to miejsce z tym przyciskiem. Już myślałem, że oszukam system i klucza nie będę musiał przekazywać, żeby gdzieś pójść dalej, ale... Ja oszukałem systemu, to jest tylko to miejsce, gdzie tam z tamtej strony był przycisk. No. I teraz taki wniosek, siekierka może być, ale... Nie, to nie jest to, co chyba będę chciał robić w tej grze. Rzucanie taką po prostu siekierą może być. Ale nawet pociski są zabawniejsze, gdzie tutaj mają takie właściwości, tutaj mają właściwości odbijające się. Albo takie sztyleciki, no one przynajmniej mają mały zasięg, właśnie i włócznie. I dają trochę emocji do rozgrywki. A tam, no... Nie czuję tego. Mówiąc delikatnie i szczerze. Pamiętam jeszcze kwestię tego, że z taką włócznią mogę szybko zginąć, co prawie tutaj zrobiłem teraz. Pewnie najlepiej byłoby grać pod wszystkie broń dosłownie, po prostu co mi się trafi najlepsze, to teraz tego używać, ale... A właśnie, da się rozkrwawić szkieleta? Tak, da się. I gra idzie tam logiką. Nawet szkielety mogą krwawić. Cokolwiek krwawień tutaj powoduje. I... A, tu jest ostatni butek. Ej, wygraliśmy. I może... Było to warto? Dobra, wielka śliwka. Było warto. Super. W skrzynkach coś jest? Nie, standardowa pustka. Niestety. Więc... Dobra. Jak już to mamy załatwione, to jeszcze zanim pójdziemy do sali złotego klucza, trzeba iść nakliknąć przyciska. Bo chyba nie naklikałem jeszcze. Czyż naklikałem? Już nie sprawdzę. Pamiętam. Nie. A, już byłem w tym miejscu przecież po nakliknięciu. I zaczynamy od klucza srebrnego, po czym idziemy dopiero później do złotego. Wielki test uczniczy, że tak nazwę. Nie przejmując się niczym, tak go przejdziemy na easy. Przynajmniej taką mam nadzieję. Bo moje HP niestety... mówi, że mogę zginąć. Tutaj mamy... pierścień łamacza kości, a tu miedziany skarb. Pierścień łamacza kości. Większy atak speed i więcej obrony. Jeszcze większe obrażenie przeciwko szkieletom. Dobra. I tak działa bez niego tutaj.
czuję wielkiej różnicy. Jakaś to na pewno jest, ale nie jestem tylko wielka. No jednak wiecie, lepszy pierścionek, no to, to trzeba mnie korzystać. Okej, czyli tu jest wyzwanie z zapadającymi się podostami. Okej, instynktownie mi się to udało. Tutaj też instynktownie trzeba będzie. Okej. Nie, nie, nie spadaj. Aha, czyli trzeba będzie to w ogóle zgrać z pociskami, żeby nie zginąć. Nie, stresują mnie takie rzeczy. I co to jest? Zdobyłeś błogosławieństwo mocy, twoja siła ataku wzrosła o 1? A, czyli 5% więcej wszystkiego mamy na obrażeniach, fajnie. Czyli tutaj 1 to jest 5, okej. Mam tutaj też fontannę i starty kości. Więc bierzmy nasze siekierki i lecimy dalej. Chociaż jeśli tu jest fontanna, to pewnie zaraz będzie boss fightu. Nie, nie jest boss fightu, ale jest. O, gość! Jak interesująco. Wydawało mi się przez bardzo długi czas, że opowieści o tych ruinach zostały zaginione w czasie. Ale jakoś jestem pewien, że twoje przybycie tutaj nie jest przypadkiem. Ci, którzy przybyli przed tobą, byli martwi przez setki lat. Los, który niebawem na pewno bez wątpienia podzielicie. Podziwiam twoją odwagę, mały. Wybacz mi. Maxilla. Boss fight! Okej, dobra. Okej. Wygrać nie będzie ciężko. Chociaż tutaj w takiej formie chyba... Może to się bardziej by sprawdziło. Nie, nie, nie. W takiej formie nie. Może to, ewentualnie. Kula ognia delikatnie się naprowadzają! Okej! A to ciekawe, że kula ognia się naprowadzają. To może nie dotyczy tylko dystansowych. Ogólnie pocisków, takich stricte pocisków. Tak to Arrowbender był wspaniały na tą księgę, ja o tym nie pomyślałem. Jestem jełopem w takim wypadku. Ale dobra, coś tu będę przejmował. Nie da się przebić, smutek, ale dobra, moje kulki ognia, które się delikatnie namierzają, przebiją to bez problemu. Nadal nie wiem, czemu kulę ognia się namierzają, skoro to jest Arrowbender, więc wydawałoby mi się, że to dotyczy głównie strzały i innych tego typu rzeczy. Nie, to dotyczy wszystkiego, po prostu co jest pociskiem. Ciekawe chyba w takim razie toporku, który nie dotyczy. Bo nie czułem tego jeszcze tak przy toporkach. Okej, bij, zabij, bij, zabij, mocno, bij, zabij, bij, zabij, bij, zabij. Aha, czyli teraz jeszcze pociski do tego wypluwa. Rozumiem, na czym będzie polegała trudność tych wyzwań, pojedynków i tak dalej. Po prostu im bliżej śmierci bossu, tym... Nie wszystkie... Co? Jak fascynująco. Trzy kropki. Jesteś z tego świata, czyż nie, dzieciaku? To zmienia rzeczy. Ej, spotkamy się ponownie. I pół serduszka oraz butelka eliksiru. Jej. Zdobyłeś butelkę leczniczą. Możesz nosić dodatkową butelkę leczniczą. Za to powinny być jakieś pewnie achievementy, ale nie ukrywam. Aplikację X-Klucks mam zamkniętą, więc nie dostaję achievementów, ale dobra. Bo maksymalne życie zostało powiększone. Jej. Super. O, bo wytworzyła się bramka. Tak akurat. Mamy tutaj magiczna bomba. Dawię wrażenie, żeby naładować bombę. Wciśnij spację, by postawić magiczną bombę. Okej, czyli musiałem to przejść, żeby tutaj się tego nauczyć, ale wygenerowało to tak, że chyba trochę za wcześnie tu byłem. Tak mówiąc wprost. A co tu mamy w ogóle? To jakiś kamień? No, może to jest to coś, o czym opowiadaliśmy na początku, ale to tak jak... Tak, to chyba to coś, o czym opowiadali tak na samym początku. Ale jej... Ruiny oczyszczone, hurra! Nadal przeżyłem. Chociaż nie ukrywam, no, obawiam się, że to może być blisko mojej śmierci już to wszystko. Jednak no, mimo wszystko udało się i to bezproblemowo. Więc idziemy, którym to będzie najszybciej. Tak, chyba tak, dobra.
taki też sposób pójdziemy. Bawiąc się nadal kulkami ognia. Aj, nie, to jest piękne. Wiecie co w sumie? Skoro Arubendor działa na te magiczne rzeczy, to może warto byłoby właśnie pomyśleć o wykupieniu sobie zbrojki tej podstawowej magicznej. Jak ją już wykupi, to potem właśnie pobawieniu się trochę dłużej tą książką. Nie pamiętam, wiecie, ile tam wszystko kosztowało, więc ciężko będzie po prostu wyliczyć, czy mnie stać na czapkę i szatę jednocześnie. Ale ta książka się wydaje naprawdę zresztą najlepszym wyborem. Szkoda tylko, że mamy dwie książki. Ale tak, ulepszymy może trochę, żeby jeszcze szybciej pluła. Jakby się wydaje, bo trochę więcej wrogów jest napchane. Ale pewnie się wydaje. I okej, w serce widzę podpalone działa tak, że jeśli zginie podpalone, to wybucha. Tak, to fajnie nawet. Nadal nie wiem też, jak te gwiazdki działają. Fajnie by było, wiecie, gdyby gra kiedyś to wytłumaczyła. Nie wiem, może jak gwiazdka wpada, to znaczy, że super mocno się ładuje ta bomba. A to pewnie jakieś inne moce. Ale tak, wracając do tego, że bomba jako specjalna moc, takie inne rzeczy, to coraz bardziej mi to przypomina naprawdę, bo tego jest z Zelda, bo też odblokowywało się bombę jakąś specjalną moc. Teraz dzień. Witam z powrotem, tak, złoto. Tam sobie zerdałem, boże mnie, super. Spanikowałem po prostu trochę i czy coś nowego się pojawiło? Nope. Więc tak, ten handlarz ty miał? Tak, 280 za to. I 220 za to. Dobra. Nie jest to może najlepsza opcja, no. Czemu nie? Dobrze mi to. Czapeczkę kiedy indziej może będziemy korzystać. Powiedzę jeszcze tak, co mogę, żeby tam odłożyć. Tom. No, miedziane skarby zostawimy. Nawet je posprzedaję w sumie, czemu nie? No, to do widzenia. Zostaje książka. To też na wszelki wielki. Chociaż nie, dobra, to i to. Powinno wystarczyć. Zobaczymy, czy te miedziane skarby to jest coś, co on chce. O, dzieciaku, czy ja widzę błysk palebnego skarbu przy twojej osobie? Proszę, pokaż mi. Okej, okay, zapłacił. O, cudownie. To uczynię z tego na pewno dobry dodatek do kolekcji. Niecierpliwie będę wyczekiwał twojego przybycia. Okej, 300. Najpierw jeszcze tutaj dzyń. Płacimy, jej. Pierwsze co to chyba. Mogliby chcieć tam pójść, po tamten, ale na B, bardzo mam 3 miejsca. To wymaga 2. Więc niestety, nie użyłem tego, co jeszcze bardziej wzmacnia, bardziej magiczne. Z tego musimy przyjść tutaj. A więc, z czym dzisiaj pracujemy? Księgą magii. Plus 1 będzie miała prędkość zamiast 5,20, a teraz? 5,20, czyli 10%. Nie jestem pewien, czy to jest takie dobre przeliczenie. Ale okej, okay. Będzie miała 5,30, z 8,200, z obrażenia 19,201, tak. Plus 2. Większy. A, tylko tyle, no dobra. Gdyby się coś zmieniło? Jeszcze nie, no to tylko prędkość, ale dobra. Przyspieszyliśmy jeszcze bardziej. No, powiedzmy, że trochę czuję, nadal delikatne. Jeszcze mam w banku niedobre, wiecie co, jak mam jeszcze w banku, to co, to polepszamy jeszcze bardziej, ciągle nie. Myliło mnie tylko to, że no, że nie mam. 5. Plus 5 jest maksymalny. Dobra, definitywnie jest różnica. No i tym wszystkim póki co będziemy się bawić. Oczywiście z czasem pewnie jeszcze zmieni zdanie i zostaniemy jakimś innym, ale póki co taka książeczka na początek. Taka szatka. To wszystko powinno wystarczyć, a póki co. To byli wrogowie czy nie? Pewnie nie. Dobra, czyli musimy iść bić, zabić wrogów. Ignodować. To nie powinno długo zająć, sądząc po tym wszystkim i... Nie mam odpowiedzi niestety. Nadal nie wiem, czy ta gwiazdka ładuje szybciej, czy co. Ale dobra. Chyba coś ma z tym ładowanym, chociaż nadal pewnie nie mogę być. Ale tak, jej. Mam naładowaną bombę, możemy otworzyć dalsze przejście. I będąc w szatach...
nowicjusza, ucznia, jak zwykle tak zwał, po prostu podróżować dalej. I co ciekawe, nawet jeszcze będziemy mogli w tym epizodzie tutaj spokojnie podejść. Bo dopiero 24 minuta, a na moje epizody chciałbym, żeby miał po... Powiedzmy, może po 30 parę minut, 30 parę max i... Na fontannę przez co ona się odnowiła? Oraz zostało tutaj... Błogosławieństwo zdobyte. Twoja obrona została zwiększona o 1. Okej, okay, czyli tutaj takie możemy permanentne bonusy zbierać. Pszczoły. Okej, okay, czyli tutaj wrogami są pszczoły. Warto zapamiętać. Dużo tu tego dziadostwa. Pewnie też więcej biją. I tutaj mamy rudę już złota. Okej, okay, wszystko fajnie, tylko szkoda, że no. Że tak. Mało żelaza było i... Już go nie widzę więcej, chociaż chyba tu jest. Okej, okay, przełbił za 8. Tak, zdecydowanie więcej. Dobra, mamy żelazo, czyli materiałów tutaj chyba wystarczy na wykarczenie spokojnie różnych rzeczy. Bo nie będziemy głupio craftić po kilku razy tego samego. Dobra, pokonany, dużo gwiazdek, dużo różnych rzeczy. I teraz tak, możemy iść gdzieś tamtędy, aby do znaku zapytania. Oczywiście, że do znaku zapytania pójdę najpierw, pewnie jakieś kolejne wyzwanie gdzieś jeszcze za niedługo znajdziemy. Tak, kamień wyzwań. Dawaj ta. Rzuć na we mnie wszystkim, co maca. Nie wiem, czy tak dziwnie gadam, ale to okej. Jesteśmy tutaj, tak, na dole wszystkie kultysty. Okej. Okay. Super szybko się kręci po prostu. I strzela pociskami. Nie wierzę, że tak łatwo dałem się złapać. Okej. Okay. Okej, okay, to jest... Nie, to będzie ciężkie. I przez tą trajektorię taką... Pociski mnie gonią? Bo czy mi się wydaje? Czyli... Jeśli mnie się nie wydaje i one naprawdę mnie gonią, to tego nie da rady zrobić, jak tak nagle potem 50 pocisków będzie tutaj. Jakie będą mnie goniły. Tak, bo widzicie, no początek jeszcze okej, okay, ale potem jak te pociski tak... Wszędzie, no co... Ciężko naprawdę sobie poradzić. No jak mówiłem, unikanie jest strasznie niewygodnie zrobione na klawiaturze, więc... O unikach też nie mogę polegać. Dobra. Teraz są dwa, które są wolniejsze. Tyle dobrego. Są powolne. Jeden trochę szybciej strzela od drugiego, ale nadal są powolne, więc... Nie jest tak strasznie źle. I oczywiście zda się wam prosto na to. Właśnie, da się? Tym shiftem drugim? Tak, drugi shift też działa, dobra. Więc podczas tych wyzwań mogę na szczęście sobie dopomóc, używając drugiej ręki na shifta, tylko kiedy chcę dashować. Dobra, to nie pomaga w ogóle. I tak wejdę w jakiś pocisk, dlatego że dash się za szybko wyłączy. Tam w sumie dash jest dosyć angielskie. Raczej powinien powiedzieć doskok, unik, coś tego typu. A nie jakiś dash. Dobra, coś przestaje robić się zabawne. Pozwólcie, że przez chwilę się skupię uważniej na zbieraniu tego wszystkiego, a nie na gadaniu. Dobra, mamy to. Nie było łatwo, ale się udało i co? To jest światło paladyna. Kiedy masz pełne życie, bronie do walki wręcz zdałem ogniste obrażenia. Lecz to jakoś? A nie, nie ubrałem przecież światła paladyńskiego. Wymaga...
zobaczmy. Nie widać tego w żaden sposób, więc pójdziemy tutaj, zobaczymy. Czyli jak to ci pokażę. Pewnie nie, jak na złość. Też nie wiem, czy to ma zmieniać, że zadaje ogniste obrażenie. Czy są jakieś typy obrażeń chyba? Czy nie? W ogóle nie rozumiem. Ale dobra, mniejsza. W skrzynce mamy... worek noży, broń dystansowa. Nie jest najszybsze. To jest jedno obrażenie, czyli takie przeciętne. W sumie podobne trochę do tego. Aha, dobra. Rzucamy miliony noży na raz, chyba. Tego co rozumiem. Ciekawe te bronie, muszę przyznać. Póki co, albo dobra, zostawimy. Ale wracając, póki co nie mam jednak po co grać pod walkę wręcz. Tak dalej, więc... pomijając to, że... śliwka. Tak, śliwka, po prostu musiałem od razu zareagować. Pomijając to, że no... fajna moc i zdecydowanie będę z tego korzystał. Weźmy się do kolejnej lokacji, jakieś krabowe, coś tam, coś tam, przełęcz krabowe, czy coś takiego? Wyrwa chyba krabiego szpon, coś takiego i jej, kolejne błogosławieństwo obronne. Nie wiem, czy powinienem tutaj iść, wracając jeszcze do tematu, ale i tak pójdę. Czy noże są naprowadzane? Tak, chyba też delikatnie są naprowadzane. I cóż, milion ataków. Słabszych ataków naraz. Tam nie chodzi o to, że spamimy tak jak to w przypadku książki, tylko tak pojedyncze takie serie. 11 krabich skorup, co? Dwie krabie skorupy? Okej. Powiedzmy, że nie ogarnię, co się dzieje, ale nie przeszkadza mi to jakoś wielce. Więc pozwiedzamy ile wlezie. Tutaj kwica. Później, jak już zakończymy dzisiejszy epizod, to raczej zawrócę do tamtej lokacji, żeby ją lepiej zwiedzić. A tutaj mamy jakiś skarb kolejny fajny, czy coś innego i jest to... Pięga chrapnięcia. Prędkość 5.20, zasięg 200, 26, 28. Po prostu pociski. Zobaczę sobie. Krwawy krab. Ale dobra, wracając do tego, nie czuję niczego takiego szczególnego, co by to miało robić. Po prostu pewnie jakaś taka książka zdająca obrażenia, nic ująć. Ale tak, wracając, to może być też, czy nie? Czyli okej, może być. Ale nie, skupmy się po prostu na mojej książce podstawowej, którą mam na plus 5, właśnie na potrzeby tego wszystkiego. Mógłbym przy okazji nie zginąć może. Wiem, nie by było. Nie umierać. Chociaż wydaje mi się, że tak. Chyba te gwiazdki muszą ładować bombę, skoro gwiazdki ładują mi ogólnie serce. Życzko. Gwiazdki pewnie ładują bombę i inne takie efekty magiczne tego typu. Dobra, pokonaliśmy go na całym serduszku. Ciężki był. Prawie zabiłem, chociaż to bardziej nie tyle co ciężki, co ja nie umiem. Ale się udało, dostaliśmy pół serduszka i... zjej kolejne pół serduszka. Super. A tutaj... Mistrzostwo sztyletów. Sztylety strzelałem daleko do ciężkimi pociskami. Okej. Okay. Nie. Chyba, że chodzi o sztylety w innym kontekście niż to. To są w sumie... zresztą... tak, chyba... bezpiecznie byłoby się wycofać. Wiem, że mogę iść dalej zwiedzać, ale... jak mówiłem, tak to się zrobię, po prostu się wycofamy. Powrócimy może nawet do wioski zobaczyć, na bazie noża tego, tamtego, wiecie. A jak to się nazywa? Muszlowego, którego mieliśmy wcześniej. Ale co? No, gra jest naprawdę przyjemna.
Mi się bardzo podoba. Widziałem też, że pierwszy odcinek się jakoś tam obejrzał, więc po prostu macie tutaj drugi, zobaczymy, czy też się obejrzy. Ja z przyjemnością to ogram najdalej, jak się da, po prostu póki jeszcze jest w Game Passie. Potem, no nie będę miał okazji, mówiąc wprost, no, jak chce mi się grać, to muszę też patrzeć na to, co wy chcecie oglądać, bo czasu na prywatne sobie tak pogranie w gry to niestety ostatnio nie mam. Wiecie, życie. Obowiązki, studia, te sprawy. Więc tak, powracamy, klikamy oczywiście na to, bo jakby tak móc iść gdzieś bez zapisywania się przy każdym punkcie zapisu. Jak mówiłem, zobaczymy teraz szybko, jak to będzie. Ewentualnie może kupimy jakąś przypinkę czy coś. Płacimy tą stówkę, którą udało się zarobić. Czemu nie? Też możemy. Nie bomba! Ja się nigdy nie umiem. Dobra, i teraz czy to... Czy to jest Blade? Gdzieś było. Tak, Blade. Tak, czyli o to chodziło. O, takie sztylety. Dobra. Ciekawe. Można to sobie połączyć ze sobą już te niektóre efekty, ale póki co tego nie wydrobił. I na zakończenie jeszcze takie całkowicie zobaczmy, co my tu mamy do wykrawcenia. Pierwsze, skrabów możemy stworzyć bumerang. Ciekawe. Drewniany bumerang wziąć, który mamy gdzieś tam. Mieli tylko więcej, byśmy mogli stworzyć jakieś inne rzeczy, typ ostrze. Chyba to był miecza, którego nie mamy. I coś jeszcze, no... Zbrojkę głównie, która widzę, że jest pod melee. Czyli... Mieli to moon gel, to byśmy mieli magiczne. Złoto widzę, jeszcze wytrzymalsze, co jest trochę dziwne. Taka magiczna ze złota. Alabarda, to już jest bezpośrednio nazywana sztyletem, to krótkie ostrze. Lecz... fajne rzeczy to są. Ale póki co nie będziemy niczego craftić, bo nie ma po co. A ja powiem tyle, że na ten moment to wszystko, więc dziękuję wam bardzo za uwagę i cóż. Do zobaczenia może w kolejnym odcinku, więc trzymajcie się, no i hej, hej!